Akurat grudzień w Dolnośląskiej Szkole Wyższej nie tylko kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim z uroczystością wręczenia dyplomów absolwentkom i absolwentom, którzy w danym roku ukończyli studia pierwszego lub drugiego stopnia i uzyskali tytuł zawodowy licencjata, inżyniera i magistra. Ale niedawno miniony grudzień był inny niż cały ubiegły rok. Z powodu sytuacji epidemicznej, jakiej doświadczamy od marca, uroczysta graduacja nie może się odbyć tak jak zawsze. Uroczyście, z uściskiem dłoni dla wszystkich Państwa, którzy, szczególnie tych, którzy z wyróżnieniem ukończyli studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Aby jednak w inny niż dotąd sposób uhonorować Państwa sukces, postanowiliśmy w taki zapośredniczony sposób pogratulować Państwu i podziękować za ten czas, który spędziliście w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Uczelnię, jej niepowtarzalną atmosferę, klimat, który sprzyja podejmowaniu ciekawych wyzwań, rozwojowi, tworzą przede wszystkim ludzie, a nie mury, jak właśnie pokazuje ten czas, który trwa od marca. To, że uczelnia jest miejscem, w którym się uczymy, od siebie nawzajem, to, że możemy się rozwijać, to, że mamy przestrzeń, gdzie z zaangażowaniem możemy nabywać nowe umiejętności, nową wiedzę, rozwijamy się na co dzień, to wszystko zależy od tego, jakie osoby spotykamy w tym czasie na swojej drodze. Za nami wiele wyzwań. Skończyliśmy nietypowy rok. Ta końcówka Państwa studiowania była wyjątkowo dużym trudem, wyzwaniem, ale i też ciekawym doświadczeniem. Uczyliśmy się nawzajem nowych rzeczy, jak chociażby ta ostatnia część, ostatni element ukończenia studiów, jak obrony, które prowadziliśmy w sposób zdalny, ucząc się od siebie nawzajem, wspierając się w tym doświadczeniu. Ale wszyscy, myślę, że z sukcesem, skoro tutaj się spotykamy, choć w inny sposób, możemy być z tego bardzo dumni i zadowoleni. Gratuluję też tego Państwu. Dzięki Waszemu wysiłkowi i zaangażowaniu i wsparciu najbliższych uzyskaliście Państwo nie tylko dyplomy potwierdzające oficjalne kwalifikacje i umiejętności, efekty uczenia się, które są zapisane w suplementach. Jestem przekonana, że zdobyliście dużo więcej. To, kogo spotkaliście w tym miejscu, nawiązując nowe przyjaźnie i znajomości, to, w jaki sposób uczyliście się siebie tak naprawdę, także w tych różnych okolicznościach, będzie prezentowało w przyszłości. Przed nami wiele wyzwań. To czas, kiedy być może nadal będziemy musieli w tak specyficznych warunkach funkcjonować. Czas niepewności, gdzie musieliśmy zweryfikować wiele swoich planów i pomysłów. Mam nadzieję, że uzyskany dyplom, dyplom Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, sprawi, że będziecie Państwo pewniej podejmować wyzwania w tych niespokojnych czasach, że będziecie mogli realizować to, na czym Wam najbardziej zależy. Gratuluję wszystkim absolwentom i absolwentkom Dolnośląskiej Szkoły Wyższej uzyskania tych tytułów, po które tutaj przyszliście. I mam nadzieję, że z dumą będziecie Państwo te dyplomy wykorzystywać w przyszłości. Gratuluję i brawo. Witajcie. Absolwentom kierunku media kreatywne chciałbym bardzo serdecznie pogratulować ukończenia studiów i jednocześnie życzyć Wam, żebyście pozostali kreatywni na dalszą część swojej kariery zawodowej. Życzę Wam również, żebyście znaleźli swoje dobre miejsce w branży, żebyście trafili do firm, w których nie ma crunchy, w których będziecie mogli się systematycznie rozwijać. I mam nadzieję, że dzięki Wam polskie gry i animacje będą nadal tak rozpoznawalne na świecie, jak do tej pory. Wszystkiego dobrego. Miłe studentki i studenci, dziękuję Wam wszystkim za wspólne rozmowy, dyskusje, za dzielenie się Waszymi pasjami, radościami i wysiłek, który włożyliście w studiowanie. Życzę Wam, abyście zawsze starali się żyć chwilą obecną, wspominali przeszłość, w tym tę naszą, akademicką, i nigdy nie bali się marzyć. Jeszcze raz serdecznie gratuluję sukcesu i mam nadzieję, do zobaczenia. Szanowni Państwo, absolwenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, serdecznie Państwu gratuluję ukończenia studiów. Życzę Państwu, abyście w świecie, w którym żyjecie, mieli szansę, możliwości wykorzystania, zgłębiania, rozwijania tej wiedzy i tych umiejętności, które zdobyliście w trakcie studiów, i abyście mogli z tego czerpać radość i szczęście. Drodzy magistrzy, drodzy licencjaci, serdecznie gratuluję. To był kawał dobrej współpracy.
Zapłakałbym ze wzruszenia, ale zakładam, że jeszcze się w życiu spotkamy i to nie był nasz ostatni wspólny projekt. Drodzy studenci, a właściwie już absolwenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, wykazaliście się Państwo niesamowitą w tych trudnych czasach siłą charakteru i motywacją, która sprawia, że nie mam żadnych wątpliwości, że poradzicie sobie fantastycznie ze wszystkimi wyzwaniami na dalszej drodze zawodowej. Tego Państwu życzę i serdecznie gratuluję. Dovolte mi tímto vzkazem vám poděkovat za společnou práci na seminářích a při psaní diplomových prací. Kolegiální setkávání považuji za nejefektivnější cestu profesionálního, ale i osobního rozvoje. Přestože jste před 2 lety vstupovali do studia jako již zkušení profesionálové, nyní jste svoji expertnost mohli potvrdit a sebevědomě užíváte titul magistra speciální pedagogiky. Ráda bych vám srdečně pogratulovala. A protože mi není lhostejný stav českého vzdělávacího systému, jsem šťastná, že mohu prohlásit, že jsem mohla spolupracovat s takovými profesionály, úžasnými lidskými bytostmi. V dnešní náročné době pamatujte, že máte ohromnou moc podpořit jednotlivé děti, ale i celé skupiny dětí a znamenat tak naději pro jejich budoucnost. Děkuji vám za vaši práci a přístup. A jeszcze jedną gratuluję. Drogie studentki pedagogiki specjalizujące się w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym z nauczaniem języka angielskiego. Dzięki decyzji pani dr Karoliny Reinhardt, dyrektora programowego waszego kierunku, mogłam wam towarzyszyć w procesie powstawania waszych projektów pedagogicznych. I było to dla mnie niezwykłe doświadczenie. Bardzo wam dziękuję za wasze zaangażowanie, skupienie na najmłodszych uczestnikach naszego procesu edukacyjnego, mocne odniesienia do podstawy programowej oraz przede wszystkim za kreatywność. Myślę, że dla promotora najlepszą nagrodą jest satysfakcja twórcy z dzieła, które stworzył. Wy byłyście z tego dumne, wielokrotnie to powtarzałyście, więc moja satysfakcja jest tym większa. Dziękuję wam również za wiele wyróżnień, wniosków składanych przez recenzentów i przewodniczących komisji, którzy niezwykle docenili wasze prace. Życzę wam wszystkiego najlepszego w waszym życiu zawodowym, takiej samej satysfakcji jak moja, a nawet większej, z tego, co tworzą wasi wychowankowie i spełnienia w życiu prywatnym. Pozdrawiam was serdecznie. Drodzy studenci, a właściwie już absolwenci mediów kreatywnych, w ten szczególny dzień z całego serca gratulujemy wam wspaniałych projektów, wspaniałych animacji, wspaniałych gier stworzonych w ramach prac dyplomowych. Życzymy wam wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że spotkamy się czy to na drodze zawodowej, czy na waszej dalszej drodze edukacyjnej. Te 3 lata to było naprawdę, naprawdę pracowite. 6 semestrów. Bardzo wam dziękujemy za ten czas i życzymy wam wszystkiego najlepszego i jeszcze raz bardzo, bardzo gratulujemy. Wasi nauczyciele i prowadzący z mediów kreatywnych. Serdecznie gratuluję państwu ukończenia studiów pedagogicznych oraz wspaniałych obron. Życzę sukcesów w realizacji kariery zawodowej. Bądźcie odważni i spełniajcie marzenia. Drodzy studenci, serdecznie gratuluję napisanych prac licencjackich i ukończonych studiów. Zróbcie teraz dobry użytek ze swoich dyplomów. Życzę wam wszystkiego najlepszego i oczywiście uczenia się przez całe życie. Wszystkiego dobrego, brawo! Vážení absolventi, kolegyně, kolegové, chtěl bych vám poděkovat za vaši práci a plnění si povinností v rámci studia speciální pedagogiky na Dolnoslezské univerzitě ve Bratislavi a pogratulovat k zaslouženému titulu magistra speciální pedagogiky. I když spoustu z vás bylo zkušenými pedagogy s letitou praxí ještě před zahájením studia, věřím, že jste zde na akademické půdě nalezli pro svou profesi mnoho inovačních impulzů, inspirací a přátelství, které pozitivně ovlivní vaše kroky až k pedagogickému mistrovství.
Touhou a přáním člověka by mělo být vědět co nejvíce, pomáhat jiným od nevědomosti k poznání, aby se, obrazně řečeno, v mysli lidí stékaly prameny a potůčky poznání v řeku. K tomu dobře napomáhají knihy a sebevzdělávání, podpořené trpělivým a vytrvalým osobním zájmem jedince o vše nové nepoznané. Vážení kolegové, paní magistry, pánové magistři, přeji vám mnoho úspěchu nejen v našem nelehkém, ale krásném poslání, ale i v životě osobním. Naschledanou. V tom szczególnym czasie chciałabym wam złożyć najserdeczniejsze gratulacje wszystkim naszym absolwentom za to, że dotrwaliście do końca i zakończyliście swoją drogę nauki. Obroniliście się w tak trudnym czasie, czasie izolacji. Gratuluję wam i życzę wam wszelkiego dobra i powodzenia na nowej drodze. Szanowni Państwo, bardzo Państwu gratuluję uzyskania dyplomów. Za wami już jest kilka lat ciężkiej pracy. Część z Państwa już pracuje, część z Państwa podejmie pracę. Chciałabym powiedzieć, że to jest właściwie początek dla wielu z Was. Będziecie się dalej uczyć, by ta wiedza, którą zdobyliście, będzie pewnym startem dla Was. Odpowiedzialna praca przed Wami, dlatego że jest to praca z dziećmi, z młodzieżą. Mam nadzieję, że będziecie mieli jeszcze siłę na to, żeby do nas wrócić. Bardzo zapraszamy serdecznie na przykład na studia podyplomowe i liczę na to, że się jeszcze zobaczymy. Szanowni absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bardzo gratuluję Państwu ukończenia studiów. Coś się kończy, coś się zaczyna. Studia to czas wytężonej pracy, nabywania umiejętności, nabywania wiedzy. Zaczynają się nowe projekty, nowe wyzwania. Życzę Państwu, żeby one, te umiejętności i wiedza, przydały się Państwu w realizacji tych projektów życiowych i zawsze trzymam kciuki za to, żeby się udawało je doprowadzić do końca. Wszystkiego dobrego. Drogie absolwentki, szanowni absolwenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, na początek krótkie przypomnienie rzeczy oczywistych. Jesteśmy na progu karnawału. Nośmy maseczki, nawet podwójne, i rękawiczki. Przestrzegajmy mycia dłoni. I szanujmy dystans między nami. Proszę Państwa, jest dla mnie zaszczytem przekazać Państwu z serca płynące gratulacje z okazji uzyskania dyplomu ukończenia studiów w naszej uczelni. Pragnę życzyć Wam wiele szczęścia i miłości, sukcesów i pomyślności. Niech Wam zdrowie dopisuje, a niczego nie brakuje. Po miesiącach dystansu, izolacji, niepewności życzę, by ten rok przyniósł powrót do normalności. I żeby Wam wyszczepili całą klatkę, blok, dzielnicę od Podhala aż po Hel, Rel. Parafrazując sentencję Owidiusza, wieniec kończy dzieło. Zatem szczepcie się, chłopcy i dziewczyny, gdyż nie znacie dnia ani godziny. Dziękuję za uwagę. Dolnośląska Szkoła Wyższa to uczelnia, która daje duże możliwości zaangażowanym studentom. Doświadczyłem tego dwukrotnie, raz zdobywając tytuł ambasadora tej uczelni, a raz kiedy moja praca licencjacka została wyróżniona w konkursie. Ukończyłem tu pierwszy stopień na mediach kreatywnych, gdzie od samego początku moje projekty były we właściwych rękach. W rękach praktyków, w rękach osób, które są z branży, które wiedziały, jak mi pomóc, kiedy to było potrzebne. Kontynuuję naukę tutaj na drugim stopniu, i mam nadzieję, że moje projekty dalej będą się rozwijać, a może i dostanę dofinansowanie na nie, bo na Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest to właśnie możliwe. Mówi się zrobić studia. Ale studiowanie to oprócz zdobywania wiedzy i kompetencji z zakresu interesującej nas dziedziny, przede wszystkim szansa rozwoju osobistego. Studia uczą samodyscypliny, kształtują naszą automotywację, szlifują umiejętności interpersonalne, oswajają nas z byciem w sytuacji ekspozycji społecznej, uczą radzenia sobie w sytuacjach stresujących, przez co na drodze pokonywania kolejnych mniejszych, większych wyzwań wzmacniają naszą pewność siebie, poczucie własnej wartości
i także poczucie samoskuteczności. Chciałabym, żeby każdy absolwent, oprócz namacalnego dowodu ukończenia studiów w postaci dyplomu, zakończył ten etap życia, będąc choć odrobinę lepszą wersją siebie. Pamiętajcie, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo, absolwentka psychologii Monika Ochotna. Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej to dobrze i efektywnie spędzony czas. Ukończyłam Wydział Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna o profilu Social Media i Media Design. Co dały mi te studia? Przede wszystkim wzbogaciły moją wiedzę w zakresie marketingu internetowego. Poznałam wielu wspaniałych i zaangażowanych w swoją pracę wykładowców. Najważniejsze, co dała mi informatyka na DSW, to taki solidny fundament wiedzy. Na studiach mamy kontakt z różnymi wykładowcami i studentami. Od każdego możemy się czegoś uczyć. Możemy znaleźć kogoś, kto podzieli nasze pasje, albo poznać tematy, którymi sami być może nigdy byśmy się nie zainteresowali. Na pewno nauczymy się rzeczy, o których nie wiedzy nawet nie wiedzieliśmy, na każdy temat poznamy z różnych perspektyw. Dla mnie rozpoczęcie studiów było następnym krokiem w rozwijaniu moich zainteresowań. Uczelnia daje środowisko osób, które interesują się tą samą dziedziną co my i to jest fantastyczne podłoże dla rozwoju. W tym miejscu studia i samodzielna nauka współgrają, dają świetne rezultaty. Uczelnię wybrałam ze względu na to, że miała bardzo dobre opinie. Nie zawiodłam się, poszerzyła moje horyzonty. Obrona pracy magisterskiej była zdalna. Byłam oczywiście zestresowana, natomiast okazało się, że to wcale nie było takie przerażające, jakby się mogło wydawać. Poszło dobrze. Obroniłam dyplom z wyróżnieniem. Myślę, że bardzo duży udział w tym miała również moja pani promotor, z którą do tej pory utrzymuję kontakt. Dzięki niej, ale też dzięki wykładowcom, których miałam okazję poznać, otworzyły mi się nowe ścieżki, nowe horyzonty, a przede wszystkim, co jest chyba najciekawsze i najważniejsze dla mnie, taka nutka badacza i być może początek kariery naukowej. Także wszystkich zainteresowanych zachęcam, bo uważam, że jest to bardzo dobra szkoła. Cześć, nazywam się Marcel i jestem absolwentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Ukończyłem studia na specjalizacji animacja 3D w mediach. Podczas studiów brałem udział w wielu ciekawych zajęciach, które później pozwoliły mi na rozwijanie swojego warsztatu. Bardzo sobie cenię to, że zajęcia były prowadzone przez praktyków, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą. Szczerze, mogę polecić te studia każdemu, kto chce się rozwijać w tej dziedzinie. Jestem absolwentką kierunku psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prawie 4 lata temu przyjechałam do Polski, żeby spełnić swoje największe marzenia – zostać psychologiem. Dzisiaj, patrząc na to z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że była to dobra decyzja, bo w trakcie studiów, będąc w drużynie DSW, brałam udział w realizacji bardzo ciekawych projektów. Stworzyliśmy koło wielokulturowe, uczestniczyłam także w różnych krajowych oraz międzynarodowych targach edukacyjnych. Aktualnie rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Jestem absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku pedagogika specjalna. Dziś zajmuję się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Jestem terapeutą integracji sensorycznej. Swoją przygodę z wyższą szkołą wspominam bardzo pozytywnie, ponieważ spotkałam tutaj wielu inspirujących osób, które ukształtowały mnie jako pedagoga. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do studiowania na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
Szczególnie zapraszam wszystkie osoby, które chcą pracować z dziećmi. Na pewno rozwiną tutaj swoje skrzydła. Pozdrawiam serdecznie. Jmenuji se Tomáš Kivek. Na Dolnoslezské vysoké škole jsem vystudoval speciální pedagogiku. V tomto oboru i pracuji už několik let. A každý, kdo se chystáte studovat, tak tuto školu bych vám určitě doporučil. Pro mě osobně to byl skvělý zážitek. Mnoho mi to dalo. A jako hlavní přínos studia právě zde vidím to, že škola vás připraví na současnost, na to, co vás pravděpodobně v praxi skutečně čeká. Віра Богданова. Окончила керунок штуки новочесне на Дальношленській школі вищій. Спеціальність перформатика. Жеби скончити цей керунок, студенті мушам написати працю дипломову і також зробити проєкт артистичний. В моєму випадку повстало слуховисько аудіовізуальне. Було то спаняле досвідчення. Через 3 роки познала фантастичних людей. Ніхто ж зостали в моєму житті i po ukończeniu uczelni, a niektóre po prostu byli i jestem szczęśliwa, że byli, bo to daruje też pełne doświadczenie. Chciałam powiedzieć, że wykładowcy na tej uczelni naprawdę bardzo otwarte i bardzo pomocne. Proponują swoją pomoc, pytają się, jak się masz. Mają takie bardzo ludzkie podejście do swoich studentów. Nazywam się Zuza i ukończyłam animację 3D na mediach kreatywnych. Wybrałam ten kierunek, ponieważ na tamtym etapie swojego życia wiedziałam tylko, że chciałabym robić coś związanego z 3D. Podczas całego toku nauczania, gdzie mogłam zgłębić wiedzę na wielu różnych polach, udało mi się wyklarować decyzję dotyczącą swojego życia troszkę bardziej, co jest dużym plusem uczelni. Dolnośląska Szkoła Wyższa to uczelnia, która tworzy przestrzeń do dialogu, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym spolaryzowanym świecie. Szczególnie ważne i istotne były dla mnie wykłady i ćwiczenia, które prowokowały do krytycznej refleksji nad edukacją, motywowały do przyglądania się sobie i kreowania własnego pedagogicznego credo. Ważne były również te, które po prostu dawały nadzieję na to, że zmiana w edukacji jest możliwa. Zatem jeśli potrzebujecie i poszukujecie inspirujących ludzi i edukacyjnych wyzwań, to warto przyjrzeć się ofercie DSW. Ja postanowiłam zostać na tej uczelni na kolejne 2 lata. Dbajcie o siebie, dbajcie o innych i czytajcie książki. Dzień dobry. Nazywam się Paweł Zieliński. Jestem absolwentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Ukończyłem tam studia pierwszego stopnia na pedagogice specjalnej. Jestem zadowolony z przebiegu studiów, ze zdobytej wiedzy tam oraz wyników, jakie osiągnąłem. Jestem na tyle zadowolony, że postanowiłem kontynuować swoją edukację i obecnie jestem studentem studiów drugiego stopnia. Serdecznie polecam DSW we Wrocławiu. Semper sit in flore.